To był niezapomniany wieczór w czwartek 1 lutego w sali koncertowo-kinowej Centrum Kulturalno-Artystycznego odbył się koncert muzyki karnawałowej. Przed zgromadzoną publicznością wystąpili uczniowie, absolwenci i nauczyciele Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Kozienicach i oddziału zamiejscowego w Pionkach, a także zaproszeni goście, w tym znani z programów telewizyjnych Patrycja Kawęcka-Czerska i Marcin Jajkiewicz. Zaprezentowali oni kilka znanych i popularnych utworów, jak m.in. Lubię wracać tam, gdzie byłem z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego, Bądź moim natchnieniem Andrzeja Zauchy, czy Żegnaj kotku z repertuaru Hanny Banaszak. Nie zabrakło też przeboju z filmu Dirty Dancing. Podczas koncertu była też niespodzianka dla zgromadzonych – występ burmistrza Tomasza Śmietanki. Wykonał on dwa utwory – ukraińską melodię Księżyc na niebie oraz tradycyjną meksykańską pieśń ludową Celito Lindo. Burmistrzowi podczas występu towarzyszyli na scenie muzycy m.in. Patryk Walczak i Karolina Matuszkiewicz oraz zespół wokalny. W trakcie koncertu wystąpili także zespół perkusyjny pod kierunkiem Mateusza Skurkiewicza, zespół Młode Wilki, Szturmbras Orchestra, Arturo Band, Katarzyna Osterczy, Zuzanna Jasińska oraz trio Odoszewski Aftyka Majewski, Big Band pod dyrekcją Tomasza Strzelczyka i zespół wokalny Patty Katz. Nad całością czuwał kierownik muzyczny Zdzisław Włodarski, a w rolę prowadzących to wydarzenie wcielili się Edyta Zawadzka i Artur Miedziński ze Szkoły Muzycznej. Podczas koncertu oprócz dobrej zabawy można było też wesprzeć działającą w Kozienicach od 25 lat Fundację Zdrowe Dziecko. Na jej cele statutowe, czyli pomoc chorym dzieciom, udało się zebrać ponad 2140 zł. Patronat honorowy nad koncertem objęli burmistrz gminy Kozienice Tomasz Śmietanka oraz starosta powiatu kozienickiego Andrzej Jung. Oprócz patronów honorowych w gronie przybyłych na koncert znaleźli się m.in. zastępca burmistrza do spraw technicznych Igor Czerwiński, prezes Fundacji Zdrowe Dziecko Czesław Czechyra, dyrektor Kozienickiego Domu Kultury Elwira Kozłowska, radni, samorządowcy, dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy Kozienice. Koncert zakończył się wspólnym wykonaniem z widownią pieśni Cyganeria. Organizatorami wydarzenia byli Szkoła Muzyczna, Stowarzyszenie Kanon oraz Rada Rodziców działająca przy szkole. Koncert był współfinansowany ze środków gminy Kozienice.